Ujęcie zrób najpierw. Czekaj, to tak powinniśmy tak... No już poszło! A może się przywitacie? Aha! To się wytnie. Potem Bionik to i tak wstawi, wiadomo. Cześć, witajcie! Dzisiaj w kuchni Master Bionikla kręcimy z okazji świąt Bożego Narodzenia. Z okazji świąt Wielkanocnych kręcimy dzisiaj przygotowanie tortilli z kebabem. Oglądajcie! Oraz przygotujemy sernik na zimno. Oglądajcie! Jest z wami francuski kucharz Peria, włoski kucharz Peria i nasz kamerzysta Bionik. Per on! Trololo. Adam, powiedz, co będziesz przygotowywał. Robimy sos. Do? Czosnkowy do kebabu. Nie wiem, ile łyżek to jedna łyżka, nie pamiętam. Co ty, Marcel, robisz? Ja robię sernik na zimno, też zasłonimy firmę, żeby nie lokować produktu. Nie, to nie jest doktor Edgar wcale. O dziwo! Będziemy musieli to wszystko razem wymieszać, schłodzić w lodówce, zrobić galaretkę i będzie kul. Pięknie. Zajebiście. Adam! 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 Refleks! I rzucaj we mnie mięsem! Obrzucić kogoś mięsem, wersja. Dałeś kurczaki. Nie wiem, dla mnie to podejrzanie wygląda, ale niech będzie. Sos mamy gotowy. Gotowy sos. Nie trzech marce. Kurczak. Wow, to jest kurczak. Mamy filet skurcząt. Nie skurcząt, tylko skurczaka pewnie. Kilogram 121 gramów. Za 14,99 za kilogram. Rozdrobnica powinna mieć 24 cm. I tak nie ma. Możesz mi wylizać. Nie, ale serio. Tak, zaraz dodamy tajemną przyprawę. Tajną przyprawę, tajną. Nie kary. Nie kary tym razem. Jednak. Puste opakowania po serku homogenizowanym proszę wyrzucić do kosza. Oczywiście do recyklingu. Bo ja jestem kurczaka zawsze. Czemu ja jestem od ciasta zawsze? Czemu Maciek zawsze kręci? To podejrzane. Adam! No serio! O ty patrz! Aleluja! Tak, wiecie co? To akurat brzmi dobrze, bo powinniśmy się pomodlić zanim to zjemy. Dobra, może teraz wyrwanie. Ale fajnie pachnie. Nie reklamujemy. Wypikać to musisz. O Jezu, jak mogłeś. Wyreklamujmy, że mamy tortille firmy Pocoloco. Pocoloco. Która należy do NV Snack Food Pocoloco Rumbesker Segravier. Tak. Tak. To ważne. Dobra. Epicki moment, zalewamy galaretki. Czy tak. Zasypujemy wodę galaretką? Zasypujemy. Nie reklamujemy, że to jest linijka firmy Ostra.